Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Cywilizacja 5, nowy wspaniały świat, witajcie. Dobra, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie kontynuowaliśmy naszą wojnę z Arabią, zajęliśmy Medynę. No i teraz będziemy musieli niestety uderzyć na Azteków, ponieważ trzeba przejść przez ich terytorium, aby dostać się do kolejnych miast arabskich. Z Arabią oczywiście cały czas prowadzę wojnę. No i jednocześnie gromadzę siły na granicy z Aztekami. Dobra, następna tura. Lecimy, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. No, ostatnio zakończyliśmy odcinek zakupem kilku jednostek. O, ostro nas tutaj zaatakowali, dziady. Trzeba będzie ich tutaj mocniej ostrzelać. No, zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw, czy Aztecy się... Aztekowie się spodziewają naszego ataku. Mam nadzieję, że nie. O! Nie, nie chcę otwarć tych granic z wami już. Pozwoliłem Aztekom... Znaczy, zgodziłem się Aztekom na otwarte granice i mi prawie na głowę weszli. O, tutaj barbarzyńcy. Oj, zatopili ich. Dobra. My raczej będziemy spieprzać. Dobra, nadchodzą obrady Kongresu Światowego. Stawa Światowa i to. No dobra. No dobra. No, zamknij się. Teraz tak, wypłyniecie sobie tutaj, musimy się troszkę ponaprawiać. Dobra, wy tu. Wy tu. Okej. Okay. Będę chciał ustawić jednostki oczywiście na całej granicy z Arabią. Znaczy nie z Arabią, tylko z Aztekami. Dobra, to jest nasza kawaleria i nasza kawaleria zmierza tutaj. Okej, okay, tutaj mamy naszą artylerię. Te wszystkie jednostki oczywiście będą przemieszczane do... do Ameryki Południowej. Dobra, wy tutaj. Podchodzimy, podchodzimy. Moi drodzy. Dobra, nasze wojska się tutaj pięknie przemieszczają. Dobra. Naciąga nasza machina wojenna. Dobra, mamy piechotę z czasów Wielkiej Wojny, a więc piechotę moglibyśmy go zbudować, ale nie ma sensu, nie ma sensu. Dobra, czuwaj tu na razie. Wy, dobra, też tu czuwać. Dobra. Ok, wybierz sobie produkcję, tu posterunek policji, tu przystań niech będzie. Dobra, no i lecimy dalej. No i oczywiście lecimy dalej, pędzim, pędzim. Dobra, tutaj nasze statki pirackie się naprawiają. Tutaj mamy pancernik parowy. Okej, dobra, nasze siły tutaj się koncentrują. Dobra, no to lecimy dalej. No zobaczymy, 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 co się tu wydarzy. Tutaj mamy... Oni chcą traktat pokojowy i oddać nam tyle miast. Wiecie co? Na razie się zgodzę. Dobra. Okej, przyłączmy miasta. Przyłączmy. Dobra, dostaliśmy bardzo dużo miast od Arabii na mocy tego traktatu pokojowego. Tutaj będzie trwał 10 tur, po czym oczywiście będę mógł zaatakować ich z powrotem. Okej. Okay. Oni tylko basę sobie zostawili. Z tego co widzę. Tu jest basa. Oddali nam właśnie wszystkie swoje miasta, oprócz basy. No ciekawie, ciekawie, ciekawie. No, no, no. Niezwykle korzystna sytuacja.
Mój wpływ we Florencji słabnie. No niedobrze, niedobrze. O, w Krakowie wielki artysta się narodził. Dobra, ty tutaj i naprawiamy się. Dobra, wy tu. Czuwać. Czuwać. Wy tutaj. Okej, dobra. Wiecie co? Rozwiążmy ich. Nie potrzebujemy aż tyle w takiej floty. Nie jest nam ona w jakikolwiek sposób potrzebna. Dobra, oczywiście mimo, że rozpoczynam... przygotowuję się do wojny z Aztekami. Kurde, ale muszę przyznać, że na serio udał mi się ten traktat pokojowy z tą Arabią. Niezwykle korzystny układ mi zaproponowali. Aż głupio byłoby tego nie przyjąć. Tylu miast. No słuchajcie, oszczędziłem życie bardzo wielu moich żołnierzy. Dobra, tworzymy wielkie arcydzieło. Otóż to na was gałeś. Holenderskie okręty i inne statki na spokojnej wodzie. Taki tytuł obrazu. No, no, no. Dobra. Tu nasze wojska przechodzą. Dobra. Pokój zawarty. Toruń nam tu coś głoduje. Troszku. Dobra, to zaczynamy oczywiście od pomników. Okej. Pomnik. Dobra, no i lecimy dalej. Obaczyć. Co tu słychać? Myślę sobie, że w tych miastach tutaj zakupimy kilka jednostek, aby móc... Pieprzysz, mała. No. No zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Na razie sytuacja wygląda dosyć ciekawie. Muszę troszkę tych jednostek naszych poprzerzucać do Ameryki Południowej, aby bardzo szybko rozprawić się z Montezumą. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Muszę w tych miastach zmienić. Najpierw tam trzeba sąd zbudować, ponieważ te miasta zostały właściwie zajęte przeze mnie. Dobra. Okej, wy tu. I czuwać. Teraz tak. To jest tak. Tutaj. Zmień produkcję. Sąd. Tu zmień produkcję sąd. Zmień produkcję sąd. Zmień produkcję sąd. Okej. Dobra. Tu jest nasza artyleria. I się tu okrętujemy. My tu już lądujemy. Nasza kawaleria. Dobra, wy najedziecie troszkę w głąb bardziej. Dobra, wy tu czuwać. Wy wracać do portów. Znaczy do portu, na nasz obszar, żeby wrócił i się mógł naprawić nasz stateczek. Dobrze. Okej. Nasze armie tutaj się pięknie przemieszczają, jak na razie. Jak na chwilę obecną. Dobra. Okrętujemy się. Cudownie. Jak my tu wyglądamy z ilością agentów? Dobra, ty jesteś w Edynburgu. Bywanie na salona. Dobra, ja cię muszę przemieścić. Do basy. Jako szpieg. Nasz ziomal podąża.
Dobra. Tu budujemy sobie elektrownię w Gdańsku, wodną elektrownię. A machnijmy sobie tą giełdę w Bydgoszczy. Tutaj z kolei można by było zbudować sobie muzeum. No i tutaj niech będą te koszary. A tu niech będzie latarnia morska. Dobra, no i lecimy dalej. Lecimy dalej. Na razie na spokojnie. Wszystko się tutaj właściwie toczy swoim własnym tempem. Nie będziemy tutaj jakoś szarżować, nie wiadomo jak. Ponieważ tu nie o to chodzi. Kierowanie państwem musi być rozsądne i spokojne. No dobra. No zobaczymy. Zobaczymy. Troszkę nam niepokój wzrósł. Troszkę mnie to niepokoi, ten wysoki niepokój. Że tak powiem. Obecnie pracujemy sobie nad lotnictwem. O, mamy lot. Aeronautyka nie była przemysłem ani nauką. Była cudem. Właśnie, była cudem. O, mamy wielkiego pisarza w Warszawie. Dobra. Rozwiążmy to. Na serio, nie potrzebuję aż tak dużej floty. Stało zerwane, ale ja... czemu? Czemu? Ja się was grzecznie pytam. Dlaczegoż to? Połączenie zostało zerwane. A, bunt? Tutaj bunt ma miejsce. No, niedobrze, niedobrze. Otóż, to tak się właśnie dzieje, gdy mamy zbyt wysoki niepokój w państwie. Dobra, nasze wojska na razie muszą tutaj wyruszyć tam w miejsca, by uporać się z buntownikami, z małym powstaniem przeciwko moim rządom. Dobra, stwórz te wielkie dzieło. Jeśli nie z moich nauk, ucz się z mych czynów. Podążaj za mym przykładem, który pokazuje, jak niebezpieczne jest gromadzenie wiedzy i o ileż szczęśliwszy ten, co myśli, że rodzinna mieścina to cały świat od tego, co aspiruje do rzeczy większych, niż mu natura pozwala. Dobra, to był fragment Frankensteina. Gdyby ktoś nie wiedział, dobra. Słuchajcie, ja mam... Ja się związujemy te statki. Ja ich mam po prostu za dużo. One wszystkie kosztują. I to nie mało. Dobra. Wy na razie tutaj. Dobra, wy tu się umieścić. Dobra. A, bo to jeszcze ta tura trwa. No dobra. Wy lądować tu. Wy lądować tutaj. Okej. Bardzo dobrze. Tutaj angielski pancernik tam stał sobie. Pancernik parowy. A zobaczymy, co oni zrobią. Dobra, wybierzmy jakieś badania. Badania. Nad czym my tu możemy teraz pracować? A, weźmy sobie kolej. Niezwykle przydatna rzecz. Dobra, no i tutaj troszkę pozarządzajmy sobie... produkcją w miastach. Dobra, machnijmy te koszary tu. W Bytomiu. No i lecimy dalej. Obecnie Bytom znajduje się chyba na liście miast najbardziej wyludniających się w Unii Europejskiej. Właściwie Bytom to jest... nikogo nie chcę tutaj urazić, ale mówiąc szczerze, to jest to ruina. Co chwilę tam są wyburzane kolejne kamienice.
Ponieważ Bytom... O, czemu ja nie ten... Czemu ta tura nie leci? Ponieważ Bytom właściwie od średniowiecza był miastem górniczym. Były tam złoża srebra. Później węgla. No i strasznie te miasto jest całe podkopane. Są tam straszne szkody górnicze. No i niestety niektóre budynki tego nie wytrzymują już. No i trzeba je wyburzać z czasem. Bytomie są bardzo tanie mieszkania. Swoją drogą coraz to więcej moich znajomych zaczyna się tam przeprowadzać. Właśnie z tego głównie powodu, że jest tam, są po prostu tanie lokale. Tanie mieszkania do nabycia. W stosunku oczywiście do cen w miastach okolicznych. Oj, mi tu zniszczyli moje te. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, w Krakowie pojawił się wielki music. Teraz tak. Warszawa. Ostrzelać typów. Okej. Okay. Dobra, tu są nasze siły. Oj, nie wejdą jeszcze do Warszawy niestety w tej turze. Dobra. Podciągać, podciągać. Kolejne oddziały. Dobra, wy. A, możecie tu lądować. Wy na front. Wy tutaj się przemieszczać. Okej. Okej, okej, okej. Dobra, wy tu. Dobra, no i czekać. Czekać, czekać. A tu sobie płyniemy, aby się naprawić. Wy tutaj nadciągać. Okej, była tytuł już wielkie dzieło. Niestety nie usłyszycie tego dzieła. No niestety, mam włączoną muzykę w grze. Ale to już mówiłem, z powodów oczywiście YouTube się lubi czepiać takich rzeczy. Dobra. Albo nie, zmieńmy to. Nie będzie koloseum. Dobra. No i następna tura. Zobaczymy, co zrobią ci tutaj barbarzyńcy koło Warszawy. Powiem szczerze, zaskoczyli mnie. Ale w sumie teraz dużo miast przejąłem. Bardzo mocno wzrosło niezadowolenie w moim państwie. Można się było tego spodziewać, że dojdzie do czegoś takiego. Ale i tak zobaczymy, co się tu wydarzy. Nie ma tych otwartych granic, typku. Typku, typku. Nie ma mowy. Okej. No, zobaczymy. Mamy bunt pod Warszawą. Mały pucz. Mała próba obalenia mnie. Okej. No i zobaczymy. Dobra, oni się tutaj przemieszczają. Coś tak gra ogólnie zwolniła. A. Oj. Okej. Dobra. Rozwiążmy to w pole. Dobra. Tego sobie zostawmy. Dobra, te nasze statki. Dobra. Zostawmy je gdzieś tutaj. W okolicach. Dobra. Wy jesteście tu. Dobra, no to wy się ustawcie tutaj. Wy tu. Okej. Okay. A, oni tutaj powiększyli swoje granice, rozszerzyli. Skubańcy. Dobra, wy tu czuwać. Wy tutaj. Wy tu. Dobra. Okej, okay, tutaj nasz stateczek już dopłynął. Dobra, naprawiaj się. Teraz tak, nasza warszawka przywali tym typkom. Okej, okay, przywaliliśmy typom. Dobra, wy. Dobra, wy na razie tutaj. Nie sobie pływać tymi statkami, bo to na serio nie ma cu. No niestety mamy sporą karę dla za niepokoje w państwie. Wow. Okej. Okay.
podciągać, podchodzić. Teraz tak, wy tu. Okej. Okay. Obrady. Temu się sprzeciwiamy. Dysponuj delegatów. Dobra. Tu. Baza wojskowa w Warszawie. Tutaj posterunek policji. Tutaj... zróbmy sobie wiatrak. Tu. Muzeum. Dobra. No i następna tura. Zobaczymy, co te gnojki tutaj zrobią. O, tutaj nasz... Hello. Jakim cudem? Co on tu robi, ten stateczek w ogóle? Nie kumam, ale dobra. Teraz tak. Nasz generał na razie podchodzi tutaj. Generał, gdy jest w pobliżu naszych jednostek, zwiększa ich siłę ataku. Dobra. No i lecimy. No, zobaczymy. Okej. Zawarli pokój Dariusz i Elżbieta. Czyli Persja i Anglia. No, ideologia przyjęta. Kto już to przyjął? Szwecja. Ideologię ładu również. Tak samo jak my. Okej. No i zobaczymy. No, ja już bym chciał grać, działać. O, ci tutaj poszli. Dobra, no i nam tu... Dobra. Warszawa. Ostrzelać typów. A tymi zajmuje się Gdańsk. Okej, okay, wy. Atakować. Tak, nasze siły rządowe. Powinny się, o właśnie, uporać z buntownikami próbującymi dokonać przewrotu. Okej, okay, dobra. No i myślę, że wy zakończycie tą sprawę związaną z tym buntem. Okej. Okay. Dobrze. No, przynajmniej nasi robotnicy będą mieli co robić. Nie kumam, co ten stateczek tutaj robi. Ale okej. Okay. Została przyjęta. A, wystawa światowa została przyjęta. I to też zostało przyjęte. Kurde, no. Niekorzystnie. Niekorzystnie dla mnie. Ponieważ ograniczają nam ilość dóbr luksusowych, które moglibyśmy wykorzystać. Dobra, wy na razie tutaj. Okej. Okay. Dobra, wy tu. Ale tam przez tą dżunglę się musicie przedrzeć. Dobra, my tutaj. No i czuwać. Czuwać. Okej. Okay. Wybierzmy to. Baza wojskowa tutaj. Wiecie co? Może nie tutaj, ale na przykład w Warszawie. Zakupmy sobie... Ile mamy hajsu? Trochę hajsu mamy. Dobra, zakupmy troszkę samolotów. Nie zmień produkcję. Chcę zakupić. Dobra. Okej. Chyba na więcej mnie nie stać. No niestety. Wydałem trochę hajsu. Postawiłem sobie 3 oddziały bombowców. Dobra, weźmy sobie tak. No i głównie one będą używane do atakowania miast. Tak. Okej. Okay. Okej, okay, pierwsze bombowce. Pierwsze lotnictwo polskie. Dobra, a tutaj sobie zróbmy uniwersytet. Teraz tak, dobra. Albo nie. Opera. Opera, tutaj...
Dobra, niech będzie bank. Dobra, teraz tak, tutaj to. No i następna tura. Lecimy, kontynuujemy. No i myślę, że to już będzie ostatnia tura w tym odcinku, ponieważ narzekaliście, że te odcinki są troszkę za długie. Dobra. Aj, nie jestem zainteresowany. Dobra. No i Arabię mamy. No, przygotowujemy się do wojny z Aztekami cały czas. Ściągamy do Ameryki Południowej coraz to większej ilości wojsk. Dobra tam. Baboszczaku. O, Persja potępia Anglię. Nie. Z Anglią na razie walczyć nie chcę. Jak będę planował wojnę z Anglią, to zapraszam. Na razie planuję wojnę z Aztekami. No i zobaczymy. Dobra tam. Na razie spokojnie. Spokojnie. Na razie mamy spore niepokoje w naszym państwie. Co mnie oczywiście troszkę niepokoi. Niepokoją mnie niepokoje, jak już mówiłem. Co to się znowu tu dzieje? Gdzie to znowu? A, tutaj. Dobra, zatopcie ich. Dobra, poszli na dno. Okej. No i tutaj... Dobra, gdzie ja mam was, co mam z wami zrobić z tą całą moją flotą? Wiecie co? Ograniczamy waszą ilość. Na serio, nie potrzebuję aż tak dużej sił morskich. Okej. Wy tu. Wy uzupełniać straty. Wy tutaj. Bez sensu, kompletnie bez sensu. Kurde, nie kumam, co ta łódeczka tam robi. Dobra, moje bombowce trzeba przebazować. Gdzie wy się możecie w ogóle przebazować? No, tylko tutaj? No dobra. Tu już nie dacie rady, co nie? No, na razie mają bardzo mały zasięg nasze bombowce, ale z czasem będzie lepiej. Będzie lepiej. Okej. Dobra, wy tutaj. Dobra. No i wybierzmy sobie tutaj to. Tutaj. A, po kolei lecimy. Tu Zuo. Tu Koloseum. Albo nie Koloseum. Zmieńmy to. Albo dobra, niech będzie to Koloseum. Tam są wysokie niepokoje w naszych miastach. Dobra. No i myślę, że w następnym odcinku już zaczniemy sobie wojnę z Aztekami. Uderzymy na... Po prostu uderzymy na to wszystkie ich miasta, niemalże jednocześnie. Asety są dosyć przestarzali. Tu nadal jednostki jaguarów używają. A więc myślę, że powinniśmy dać sobie z nimi bez większego kłopotu radę. No dobra, słuchajcie. Czas powoli kończyć. Ja was oczywiście zachęcam do komentowania, docenienia moich filmów, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao! Do następnego.